Kryminatorium. Włamanie do tego bostońskiego Muzeum Sztuki zostało uznane za największy tego typu napad w historii pod względem wartości skradzionych dzieł. FBI przez lata próbowało odzyskać te drogocenne eksponaty, a także chcieli schwytać sprawców oraz zleceniodawców tego brawurowego skoku. Pomóc miała ogromna nagroda pieniężna. Jaki był efekt tego śledztwa? O tym za chwilę posłuchacie w nowym odcinku Kryminatorium. Ja nazywam się Marcin Myszka i przypominam, że nowe odcinki mojego kryminalnego podcastu znajdziecie w każdy poniedziałkowy poranek na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Otwieramy akta tajemnic. Bostońskie Muzeum Sztuki imienia Izabeli Stewart Gardner swoją nazwę zawdzięcza amerykańskiej kolekcjonerce i filantropce żyjącej na przełomie XIX i XX wieku. Słynęła ona z wielkiego zamiłowania do dzieł sztuki i z jeszcze większych pieniędzy, jakie była skłonna na nie wydać. Wraz z mężem zjeździła cały świat i z każdej podróży zwoziła do swojego domu najcenniejsze dzieła największych mistrzów. Obrazy, grafiki, rzeźby, a także książki i rękopisy. To wszystko kosztowało fortunę, ale dla niej cena nigdy nie grała roli. Wszystkie eksponaty trzymała w swoim domu, ale z czasem okazał się on być za mały, aby pomieścić blisko 1000 dzieł sztuki. Wtedy postanowiła wybudować własne muzeum, któremu nadała swoje imię. Muzeum Gardner, bo tak potocznie jest dziś nazywane, swoje drzwi dla zwiedzających otworzyło w roku 1903. 63-letnia już wówczas kolekcjonerka była bardzo dumna z nowego budynku. Na jej specjalne życzenie zaprojektowany został on w stylu weneckiego pałacu, z kolumnami, kamiennymi łukami oraz otwartym dziedzińcem wypełnionym bujną zielenią i marmurowymi posągami. Przez kolejne lata Izabela kontynuowała powiększanie swojej kolekcji. Osobiście ustawiała wszystkie eksponaty. Nikt nie miał prawa bez jej zgody przestawić na inne miejsce choćby najmniejszej wazy. Nawet gdy strażnik chciał przestawić krzesło, najpierw musiał zapytać właścicielkę o pozwolenie. Gdy kolekcjonerka zmarła w roku 1924, pozostawiła po sobie muzeum z ponad 16 tysiącami dzieł sztuki, wartymi blisko 4 miliony dolarów. Była to w tamtych czasach ogromna suma, stanowiąca równowartość dzisiejszych 60 milionów dolarów. Niektórzy eksperci wyceniają obecną wartość wszystkich eksponatów nawet na kilkanaście miliardów dolarów. Dodatkowo właścicielka zostawiła ponad milion dolarów w gotówce na utrzymanie budynku i całej kolekcji. Zgodnie z jej ostatnią wolą, muzeum wraz z całym wyposażeniem stało się własnością publiczną. Opiekę nad nim miał przejąć Amerykański Związek Muzeów. Nie było to jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dalsza część testamentu zawierała w sobie jedno ale, które uznano za dość kontrowersyjne. Izabela zastrzegła sobie, że nawet po swojej śmierci będzie miała decydujący wpływ nie tylko na wygląd całej kolekcji, ale nawet na jej zawartość. Żaden eksponat znajdujący się w muzeum nie może zostać przestawiony na inne miejsce niż zajmowało za życia właścicielki. Dokonywanie wszelkich aranżacji wnętrz jest zabronione. Żadne dzieło sztuki nie może zostać sprzedane ani do innego muzeum, ani prywatnemu kolekcjonerowi. Żaden przedmiot nie może zostać dokupiony przez muzeum i dostawiony do istniejącej już kolekcji. Konsekwencje niedotrzymania ostatniej woli zmarłej właścicielki miały być bardzo surowe. W dalszej części testamentu Izabela wyraźnie zaznaczyła, co się stanie, jeśli jej warunki zostaną złamane.
Wtedy wszystkie eksponaty z muzeum, łącznie z budynkiem i ziemią, miałyby zostać wystawione na aukcji w Paryżu, a cały dochód miałby zostać przekazany Uniwersytetowi Harvarda. Nigdy nie złamano tych surowych zasad. Z czasem kolejni dyrektorzy muzeum zaczęli wykorzystywać zapisy w testamencie według własnego uznania i dla własnych korzyści. Dotacje otrzymywane od miasta miały posłużyć na modernizację przestarzałego systemu alarmowego. Dyrektorzy pieniądze brali na to chętnie, ale na niezbędne inwestycje przeznaczali jedynie ich niewielką część. Tłumaczyli przy tym, że wprowadzenie nowocześniejszych systemów bezpieczeństwa wymagałoby przeprowadzenia gruntownego remontu całego budynku, a tego zabrania ostatnia wola nieżyjącej właścicielki muzeum. Nieuzasadniona pewność siebie, brak dobrej woli, ignorancja, skąpstwo, zbyt sztywne trzymanie się kontrowersyjnego testamentu. Po części te wszystkie czynniki doprowadziły do wydarzenia, o którym w latach 90. ubiegłego wieku mówił cały świat. I mówi do dzisiaj, bo kradzież najcenniejszych dzieł sztuki uznana została za największy i najbardziej zuchwały napad na muzeum w historii. Obchodzony 17 marca Dzień Świętego Patryka w Bostonie to dzień pijaństwa. I nic w tym dziwnego, ponieważ najliczniejszą grupę mniejszościową w tym mieście stanowią właśnie Irlandczycy. Dla nich to jedno z najważniejszych świąt. W irlandzkich barach piwo leje się strumieniami. Okna wystaw sklepowych ozdabiane są koniczynami, garnecami ze złotem i karzełkami z rudą brodą. Wszędzie powiewają flagi w zielono-biało-pomarańczowych kolorach. Ulicami miasta przechodzi wielka, zielona parada na cześć irlandzkich emigrantów i ich wkładu w amerykańską kulturę. Nie inaczej w Bostonie było w sobotę 17 marca 1990 roku. Uczestnicy plenerowych imprez balowali do późnych godzin nocnych. Grupki pijanych ludzi na nikim wówczas nie robiły wrażenia. Podobnie jak widok policjantów siedzących w nieoznakowanych samochodach zaparkowanych gdzieś w bocznych uliczkach. Zadaniem funkcjonariuszy było oczywiście pilnowanie porządku i zapobieganie pijackim wybrykom. Jednak dwóch policjantów miało zupełnie inne zdanie. Samochód, w którym siedzieli, zaparkowany był kilkadziesiąt metrów od bocznego wejścia do Muzeum Gardner. Dochodziła godzina w pół do pierwszej w nocy, gdy minęła ich idąca ulicą para. Policjanci na widok przechodniów instynktownie pochylili głowy, tak aby nikt nie zobaczył ich twarzy. To, co zamierzali zrobić za niespełna godzinę, już samo w sobie było wystarczająco ryzykowne. Nie chcieli dodatkowych kłopotów. Kilkadziesiąt metrów od nich swój dyżur w muzeum pełniło dwóch strażników. 23-letni Rick był stałym bywalcem nocnych zmian. Dla 25-letniego Randiego była to pierwsza nocka. Zasady bezpieczeństwa mówiły, że gdy jeden strażnik robi obchód, drugi w tym samym czasie siedzi przy biurku ochrony. O godzinie w pół do pierwszej na patrol wyszedł Rick. Podczas obchodu w kilku pomieszczeniach włączyły się alarmy przeciwpożarowe, ale nie mogłem zlokalizować ani ognia, ani dymu. Założyłem, że to kolejna awaria systemu. Zdarzało się to już wcześniej. Wróciłem do biurka i wyłączyłem panel. Potem wróciłem na swój obchód. Przechodząc przez kolejne pomieszczenia, zatrzymał się na krótko przy bocznym wejściu do muzeum. Otworzył na oścież boczne drzwi i od razu je zamknął. Nie powinien ich otwierać, ponieważ zabraniał tego regulamin. Żaden inny strażnik nie miał tego w zwyczaju, ale Rick był inny. Młody hippis z długimi, kręconymi, potarganymi włosami oraz wielką brodą. W jaskrawo-czerwonych spodniach oraz rozpiętą i wygniecioną bluzą munduru. Zdarzało mu się przychodzić do pracy, będąc pod wpływem alkoholu, a nawet marihuany.
Kilka dni wcześniej złożył wymówienie i niezbyt przejmował się ograniczającym go regulaminem. Do stanowiska ochrony powrócił około pierwszej. Wtedy na swój obchód wyruszył Randy. Rick rozsiadł się wygodnie na krześle, a nogi oparł na blacie biurka. Wpatrywał się w ekran monitora, na którym widział obraz jednej z czterech kamer zamontowanych na zewnętrznym murze budynku. Dokładnie 20 minut później zobaczył, jak z zaparkowanego przy bocznym wejściu samochodu wysiadło dwóch mężczyzn. Wyglądali na policjantów. Wolnym krokiem podeszli pod boczne drzwi, które Rick podczas niedawnego obchodu otworzył i zamknął. Jeden z funkcjonariuszy nacisnął przycisk domofonu i wtedy na biurku Ricka rozległ się głośny dzwonek. Mężczyźni wyjaśnili strażnikowi, że otrzymali zgłoszenie o zakłóceniu porządku publicznego w budynku muzeum i prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Stanowczo domagali się wpuszczenia ich do środka. Chcieli to sprawdzić. Strażnik był pewny, że się mylą, jednak byli policjantami, a on nie zamierzał z nimi dyskutować. Przecież w dzień świętego Patryka zawsze miały miejsce jakieś incydenty. Rok wcześniej na przykład jakiś pijany mężczyzna wspiął się na ogrodzenie muzeum i głośnymi przekleństwami zakłócał ciszę nocną. Ktoś to zauważył i zgłosił. Rick długo się nie zastanawiał. Wpuścił policjantów do środka. Zegar na jego biurku wskazywał godzinę 1:24. Po wejściu funkcjonariusze zapytali Ricka, czy ktoś jeszcze jest w budynku. Potwierdził, po czym otrzymał polecenie sprowadzenia swojego partnera do nich. Czekając na przyjście kolegi, przyjrzał się twarzy jednego z policjantów. Zauważył coś dziwnego. Jego wąsy były nienaturalnie grube, tak jakby były sztuczne. Już miał o nie zapytać, gdy nagle odezwał się drugi z policjantów. Stwierdził, że Rick wygląda znajomo, że chyba skądś zna jego twarz. Prawdopodobnie jest wystawiony nakaz jego aresztowania. Rick otrzymał polecenie wyjścia zza swojego biurka, podejścia bliżej i okazania dokumentów tożsamości. Strażnik zastosował się do polecenia. Wtedy niższy z mężczyzn przycisnął go do ściany i zakuł w kajdanki. Coś mi tu nie pasowało. Najpierw te dziwne wąsy, później moje aresztowanie. Nie byłem święty i wiele razy mnie zatrzymywano. Zawsze byłem wtedy przeszukiwany. Ale policjanci w muzeum kompletnie nie zainteresowali się moimi kieszeniami. Nawet nie sprawdzili, czy byłem uzbrojony. Wiedział już, że nie byli to prawdziwi policjanci. I domyślał się, że przyszli przypomnieć mu o długu, jaki kilka miesięcy wcześniej młody hippis zaciągnął u swojego dealera. Zastanawiał się tylko, czy dadzą mu jeszcze szansę na jego spłatę, czy zamiast kuli w łeb otrzyma wyłącznie tędzielanie. To był przecież Boston. Tam podobne sprawy kończyły się w najtragiczniejszy sposób. Widok obezwładnionego kolegi zaskoczył drugiego strażnika, który z pytającym wyrazem twarzy wszedł do dyżurki. Zamiast odpowiedzi otrzymał silne pchnięcie na ścianę. Kilka sekund później on również został skuty. Gdy obaj strażnicy zostali obezwładnieni, nocni przebierańcy oznajmili im, w jakim celu tak naprawdę przyszli. Trzy proste słowa zmroziły im krew. To jest napad. Strażnicy zostali sprowadzeni do piwnicy i tam przykuci do rur grzewczych. Napastnicy nie pytali o drogę, tak jakby dokładnie znali rozkład wszystkich pomieszczeń. Złodzieje sprawdzili portfele swoich więźniów, informując, że teraz znają ich adresy. Obiecali też, że jeśli nic nie powiedzą policji, za rok otrzymają atrakcyjną nagrodę. Następnie okleili głowy strażników taśmą klejącą. Zostawili jedynie otwór na nos i usta, aby się nie udusili. Zapytali jeszcze, czy jest im wygodniej i czy nie potrzebują napić się wody. Po zapewnieniu obezwładnionych stróżów, że wszystko ok, wyszli z piwnicy. Była godzina 1:35.
Od ich wejścia do muzeum minęło zaledwie 11 minut. Pierwsze swoje kroki złodzieje w policyjnych mundurach skierowali na drugie piętro, do tak zwanej sali holenderskiej. Ale nie weszli do niej od razu. Odczekali 13 minut, aby upewnić się, że prawdziwa policja nie została w jakiś sposób zaalarmowana. Ze ściany zdjęli 4 obrazy Rembrandta, ale zabrali tylko 3, w tym Burzę na Morzu Galilejskim. To był jedyny pejzaż morski tego malarza, wyceniony na 100 milionów dolarów. Używając ostrza, wycięli płótna z ram. Zostawili autoportret. Prawdopodobnie uznali, że jest dla nich zbyt duży. Został namalowany na drewnianej desce i nie mogli go zwinąć w rolkę. Ich łupem z tej sali padły jeszcze dzieła innych znanych artystów. Ostatnim skradzionym stamtąd przedmiotem była starożytna chińska waza. Niewielka i niezbyt cenna. Jej wartość nie przekraczała nawet kilku tysięcy dolarów. Nie spieszyli się. Zwykle podobne napady odbywały się w wielkim pośpiechu. Złodzieje wpadali i jeszcze szybciej wypadali, bo nie chcieli zostać złapani na gorącym uczynku. Ale nie złodzieje w Bostonie. Po wyjściu z sali holenderskiej przeszli do krótkiej galerii. Tam zaczęli ostrożnie wykręcać śruby z ramy, która zabezpieczała oryginalną flagę napoleońską. Nie udało im się odkręcić wszystkich śrub, więc zrezygnowali. Zamiast niej zabrali wykonane z brązu zwieńczenie flagi w kształcie orła. Dołożyli do tego 5 szkiców Dega. Z kolei z sali niebieskiej, która znajdowała się na pierwszym piętrze, zabrali obraz Maneta. Było to ostatnie dzieło, jakie tamtej nocy padło łupem tych złodziei. Łącznie opuścili muzeum z 13 dziełami sztuki. Zanim się ulotnili, jeszcze raz zeszli do piwnicy. Po upewnieniu się, że strażnicy wciąż są unieruchomieni, niczym filmowi złodzieje dżentelmeni, zapytali ich, czy nadal czują się wystarczająco komfortowo. Wychodząc, weszli jeszcze do pokoju szefa ochrony. Na jego biurku zostawili pustą ramkę po obrazie Maneta. Znak, wiadomość, oznaka ich zuchwalstwa, nigdy tego nie ustalono. Z magnetowidu wyjęli kasetę wideo z zapisem nagrania ich wejścia do muzeum. Ją także zabrali. Podobnie jak wydruki z urządzenia rejestrującego dane przesyłane z czujników ruchu, zainstalowanych w każdej z sal. Nie wiedzieli jednak, że technika pozwalała już na automatyczne zapisywanie tych danych na twardym dysku komputera. Dzięki temu udało się ustalić, że boczne drzwi złodzieje otworzyli o godzinie 2:45. Cały napad trwał dokładnie 81 minut, co czyniło go nie tylko najbardziej zuchwałym napadem w historii, ale i najdłuższym. Obezwładnionych strażników odnaleźli dopiero ich zmiennicy, którzy pojawili się w muzeum w niedzielny poranek. Natychmiast powiadomiono policję. Tą prawdziwą oczywiście. Do sprawy włączyło się również FBI, ponieważ uznano za całkiem prawdopodobne, że skradzione dzieła mogą wkrótce opuścić nie tylko stan, ale i cały kraj. Agenci federalni rozpoczęli śledztwo od oszacowania strat. Wyliczono, że wartość 13 skradzionych dzieł sztuki wynosiła co najmniej 200 milionów dolarów. Później podniesiono te szacunki do kwoty 500 milionów dolarów. Niektórzy handlarze sztuki sugerowali jednak, że łup złodziei mógł być warty nawet ponad 600 milionów. Jedno było pewne. W tamtym czasie był to największy napad na muzeum pod względem wartości skradzionych dzieł. Rekord ten został pobity dopiero 2 lata temu, kiedy obrabowano muzeum w niemieckim Dreźnie. Kto wie, może to jest też temat na jeden z nadchodzących odcinków. Śledczy od samego początku byli bardzo zaskoczeni doborem skradzionych dzieł. Oprócz obrazów Rembrandta, Maneta czy Vermeera, złodzieje połakomili się na z pozoru bezwartościowe przedmioty. Takie jak ta chińska waza, czy zwieńczenie flagi.
podczas gdy mieli dostęp do takich skarbów jak wiszące na sąsiednich ścianach obrazy Rafaela Botticellego lub Michała Anioła. Dlaczego ich nie zabrali? Nie znali ich wartości? A może do muzeum przybyli z przygotowaną wcześniej listą zakupów? Dlaczego w ogóle nie udali się na trzecie piętro, gdzie wisiało Porwanie Europy, Tycjana, najbardziej znany i najcenniejszy obraz ze wszystkich zgromadzonych w muzeum? Musieli o nim wiedzieć. Wszystkie pytania pozostawały bez odpowiedzi, łącznie z dwoma najważniejszymi. Kto dokonał tej kradzieży i kto ją zlecił? Dzięki zeznaniom strażników sporządzono portrety pamięciowe złodziei. Na policję zgłosiła się również para, która widziała tych dwóch policjantów w zaparkowanym przed muzeum samochodzie. Wyższy z nich o wzroście około 185 cm był po 30. Miał masywną budowę ciała. Niższy, mierzący około 178 cm, był nieco starszy, prawdopodobnie tuż przed 40. Był szczupły i nosił okulary w złotych oprawkach. Obaj mieli wąsy, zdaniem jednego ze strażników, sztuczne. Detektywi z FBI od razu uznali kradzież za wyjątkową. Nie tylko ze względu na niezrozumiały dla nich dobór skradzionych dzieł. W oczy rzucał się również brak jakichkolwiek śladów mogących stanowić ważne dowody. Choć podczas napadu złodzieje nie używali rękawiczek, nie udało się ustalić, czy pozostawione na miejscu odciski palców pochodziły właśnie od nich. W równym stopniu mogły należeć do zwiedzających lub pracowników muzeum. Śledczym nie pozostawało nic innego jak wytypowanie listy osób, które mogły być potencjalnie związane z tym Scottiem. A potem trzeba było żmudnie sprawdzać każde nazwisko. A przestępców będących w stanie zlecić lub przeprowadzić taką kradzież nie brakowało. Zwłaszcza w Bostonie, gdzie od lat rywalizowały ze sobą dwie mafie – włoska i irlandzka. Jednak to nie gangsterami FBI zainteresowało się w pierwszej kolejności. Pierwszym podejrzanym o udział lub przynajmniej współudział został Rick, czyli strażnik hippies. Jego zachowanie podczas nocnej służby wydało się detektywom podejrzane. Zwłaszcza otworzenie na krótko i potem zamknięcie przez niego bocznych drzwi, co było niezgodne z regulaminem. Zdaniem śledczych mógł to być sygnał dla złodziei czekających na zewnątrz. Rick zeznał, że robił to każdej nocy, aby upewnić się, że drzwi są rzeczywiście zamknięte. Jednak wydruki z rejestratora mówiły zupełnie co innego. Nigdy wcześniej tego nie robił. Podejrzenia wzbudził też odczyt czujników ruchu z czasu włamania. Nie wykryły one żadnej osoby wchodzącej do pokoju niebieskiego, skąd skradziono jeden z obrazów. Zdaniem ekspertów działały one wówczas prawidłowo i podobny ruch zarejestrowały w pozostałych pomieszczeniach. Ostatnią osobą, która weszła do tego pokoju, był właśnie Rick i to podczas swojego ostatniego obchodu, zanim zjawili się złodzieje. Niektórzy podejrzewali, że to właśnie strażnik wyniósł stamtąd ten obraz. Czy był w zmowie z włamywaczami? Czy właśnie dlatego jego ramę pozostawiono na fotelu szefa ochrony, z którym Rick był mocno skonfliktowany? Wielu tak twierdziło, ale FBI nie znalazło żadnego dowodu łączącego strażnika z tym napadem. On sam do dziś twierdzi, że nie miał z tą kradzieżą nic wspólnego, choć nie wyklucza, że mógł nieświadomie przekazać sprawcom kilka szczegółów ułatwiających im kradzież. Miałem wielu kolegów kryminalistów, z którymi często przesiadywałem w barze. Gdy za dużo wypiłem, zdarzało mi się narzekać na swoją pracę. Krytykowałem również niewystarczające środki bezpieczeństwa zastosowane w muzeum. Nie byłem świadomy, że ktoś mógł wówczas specjalnie ciągnąć mnie za język, aby zdobyć informacje potrzebne do przeprowadzenia skoku. Po wykluczeniu strażnika jednym z pierwszych podejrzanych został James Whitey Bulger, jeden z najgroźniejszych gangsterów z Bostonu. To nazwisko mieliście okazję już poznać przy okazji odcinka poświęconego ucieczce z Alcatraz,
Jego silne związki z niektórymi skorumpowanymi bostońskimi policjantami mogły wyjaśnić, jak złodzieje zdobyli te policyjne mundury. A powiązanie gangstera z irlandzką armią republikańską, czyli IRA, która w Bostonie miała bardzo wielu zwolenników, sugerowały, że dzieła sztuki mogły zostać skradzione, aby sfinansować zakup broni przez armię. Dodatkowo IRA słynęła z uruchamiania fałszywych alarmów przeciwpożarowych tuż przed swoimi atakami. A właśnie na takie alarmy zwrócił uwagę strażnik podczas swojego patrolu. Domysłów było sporo, jednak dowodów żadnych. Ten trop wkrótce upadł. Najwyraźniejsze poszlaki zaprowadziły FBI do mafii bostońskiej i gangu Carmelo Merlino. To właśnie on przygotował nieudany napad na muzeum w roku 1982. Wtedy agentom federalnym udało się go udaremnić. Czy teraz Merlino postanowił spróbować ponownie? Oczywiście niewłasnoręcznie, bo w chwili kradzieży przebywał w więzieniu. Jego zaufanymi i najbardziej oddanymi ludźmi byli Robert Guarente, Robert Gentile i David Turner. Rok po napadzie FBI prowadziło ich obserwacje. Tajni agenci nagrywali rozmowy przestępców. Ich treść nie była jednoznaczna, ale mogła sugerować, że jeśli to nie oni zorganizowali kradzież, to przynajmniej mogli o niej dużo wiedzieć. Aby ich aresztować, posłużono się prowokacją operacyjną. Kiedy ich gang przygotowywał się do obrabowania samochodu przewożącego pieniądze do bankomatów, dołączył do nich inny gangster. Był on jednak tajnym agentem FBI, który o wszystkich planach na bieżąco informował swoich przełożonych. Dzięki temu złodziei udało się aresztować na gorącym uczynku. Za próbę napadu oraz handel kokainą wszyscy usłyszeli kilkudziesięcioletnie wyroki. Trafili do więzienia, gdzie dostali propozycję nie do odrzucenia. Jeśli opowiedzą FBI o napadzie na Muzeum Gardner, wyjdą na wolność. Żaden z nich nie skorzystał z takiej szansy. Wszyscy zgodnie twierdzili, że nie mają nic wspólnego z kradzieżą. Gentile został przebadany wariografem. Urządzenie wykazało, że kłamał. Anonimowi informatorzy donosili, że za kradzieżą mógł stać Guarente, a Gentile przechowywał dzieła sztuki w swoim domu. Natychmiast wydano nakaz przeszukania całej jego posiadłości. W ciągu 8 godzin agenci przekopali każdy metr jego działki. W domu znaleziono kilka pustych schowków, ale nie było ani śladu po zrabowanych dziełach. Tuż przed końcem całej operacji dokonano jednak sensacyjnego odkrycia, które bostońscy dziennikarze relacjonowali na żywo w lokalnej telewizji. Pod podłogą w garażu gangstera znaleziono betonowy rów. Co prawda dzieł sztuki w nim nie było, ale na jego dnie znajdował się wycinek z gazety informujący o głośnej kradzieży w muzeum. Obok niego leżała kartka papieru z odręcznie wypisanymi wszystkimi skradzionymi przedmiotami, łącznie z ich szacunkową wartością na czarnym rynku. Gentile, zapytany, co jeszcze znajdowało się kiedyś w tym miejscu, z uśmiechem na ustach stwierdził, że nie jest pewny, może części samochodowe. Nie wiedział tego również jego syn, ale on już się nie śmiał. Groziło mu więzienie za domniemany współudział w napadzie. Jedyne, co chłopak sobie przypomniał, to fakt, że kilka miesięcy wcześniej rów ten został zalany wodą podczas ogromnej ulewy. Nie był w stanie powiedzieć, co było tam wówczas przechowywane, ale pamiętał, że jego ojciec był tym faktem bardzo zdenerwowany. Miał później biegać po domu krzycząc, że jest już po nim, że oni go za to załatwią. Czy wcześniej były tam ukryte dzieła sztuki i czy zostały zniszczone przez wodę? Takiej możliwości wykluczyć nie można, ale dowodów na to nie ma. Podobnie jak na udział w napadzie nieżyjącego już wówczas Roberta Guarente. Pozostały jednak poszlaki i przypuszczenia. Tym bardziej, że w roku 2010 wdowa po gangsterze powiedziała FBI, że jej mąż miał niektóre zrabowane obrazy. Miał je przekazać Robertowi Gentile krótko przed swoją śmiercią.
Ostatni z trójki ludzi Merlina, David Turner, również do niczego się nie przyznał. FBI wierzyło, że nie tylko wiedział on o kradzieży, a był nawet jednym z przebranych za policjantów złodziei. Opis jego wyglądu bardzo pasował do tego niższego ze sprawców. Być może nieoficjalnie coś jednak agentom powiedział, bo jego wyrok został w roku 2010 nagle skrócony o kilka lat. Dziś David jest już na wolności. Czy w zamian FBI otrzymało jakieś cenne wskazówki? Taka informacja nigdy nie trafiła do opinii publicznej. Drugim złodziejem miał być inny człowiek Merlino i najlepszy przyjaciel Davida, George Reisfelder. Zmarł on kilka miesięcy po napadzie, ale wyglądem przypominał wyższego ze złodziei. Dodatkowo w filmie dokumentalnym o tej kradzieży, zrealizowanym ostatnio przez Netflix, młodsza siostra George'a powiedziała coś, co może potwierdzić słuszność podejrzeń FBI. Kobieta doskonale pamięta jeden z obrazów wiszących w domu jej brata. Był bardzo podobny do skradzionego dzieła Maneta. Czy znany jest pomysłodawca napadu na Muzeum Gardner? FBI, podobnie jak w przypadku innych osób w to zamieszanych, uparcie twierdzi, że nie ma na to żadnych dowodów, a wielu badaczy uważa, że tak. Wskazują oni jednego człowieka. To Bobby Donati, członek włoskiej mafii, działającej na przełomie lat 80. i 90. w Bostonie. Zanim został zamordowany, rok po napadzie, Donati był prawą ręką mafijnego bossa, Viniego Ferrari. Gdy w styczniu 1990 roku Ferrara wylądował w więzieniu, Donati postanowił uwolnić go za wszelką cenę. Już wcześniej zajmował się on włamaniami do muzeów i prywatnej kolekcji. Jego wspólnikiem był wówczas jeden z najlepszych złodziei dzieł sztuki w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat wcześniej Connor załatwił sobie skrócenie wyroku w zamian za zwrot zrabowanego przez niego jednego z obrazów Rembrandta. Co więcej, to Connor miał znaleźć idealnych wykonawców do tego trudnego zadania. Słynny złodziej był dobrym znajomym gangstera Carmelo Merlino, który za określoną kwotę miał mu wypożyczyć swoich najlepszych ludzi. Jeśli chodzi o Donatiego, pewne jest tylko jedno. Dwa miesiące przed napadem odwiedził on w więzieniu swojego szefa. Wiedząc, że ich rozmowy były nagrywane, używali niezrozumiałych zwrotów i mówili, unikając wszelkich szczegółów. Donati zapewnił jednak Farrere, że wkrótce go wyciągnie. Mafijny szef nie miał większych złudzeń. Stwierdził, że władze zbyt długo na niego polowały i na pewno nie pozwolą mu opuścić więzienia. Nie martw się, za to co wkrótce będę miał, zrobią to. Czy miał na myśli zrabowane dwa miesiące później dzieło sztuki? Nie da się tego potwierdzić ze stuprocentową pewnością, ale dużo do myślenia daje ich następna rozmowa. Kilka dni po dokonaniu napadu na muzeum, Donati ponownie zjawił się u Ferrery. Uwięziony szef powitał go pytaniem, czy to naprawdę był on. Zdaniem badaczy tej historii, odpowiedź Donatiego nie pozostawiała żadnych złudzeń. Mówiłem ci przecież, że to zrobię. Nie martw się. Zakopałem te wszystkie rzeczy u kogoś. Gdy to się skończy, znajdę odpowiednią osobę do negocjacji. Wtedy wyjdziesz na wolność. Czy miał na myśli garaż, który został później zalany podczas ulewy? Już się tego nie dowiemy. Donati nigdy więcej nie spotkał się ze swoim mafijnym szefem. We wrześniu 91 roku został zamordowany przez członków konkurencyjnej mafii. Do FBI nigdy nie wpłynęła żadna propozycja wymiany skradzionych dzieł sztuki na Ferrere. Za każdym razem, kiedy już wydawało się, że FBI jest blisko rozwiązania tej sprawy, tropy nagle urywały się. Jednak śledztwo wciąż trwa. Agenci nie szukają już jednak złodziei, ponieważ to przestępstwo uległo przedawnieniu w roku 96. Od tamtej pory nikt nie może zostać oskarżony już o dokonanie tego napadu. Wciąż można jednak wskazać osobę, która posiada skradzione dzieła sztuki. Miejsca po skradzionych obrazach wiszących wcześniej na ścianach muzeum do dziś pozostają puste.
Powieszone są tam jedynie pozostawione przez złodziei ramy, czekające cierpliwie na powrót zaginionych eksponatów. Po latach ramy te same w sobie stały się atrakcją dla zwiedzających. Zgodnie z testamentem pierwszej właścicielki muzeum, nie można w tych miejscach powiesić innych dzieł. Blisko 100 lat po swojej śmierci założycielka muzeum wciąż pilnuje, aby nikt nie dokonywał tam żadnych zmian bez jej zgody. W roku 2013 na specjalnie zwołanej konferencji prasowej FBI ogłosiło zaskakujący postęp w śledztwie. Zakomunikowano, że ciężka praca agentów federalnych przyniosła efekt. Udało się ustalić tożsamość dwóch osób, które w przebraniu policjantów dokonały kradzieży. Postanowiono jednak nie ujawniać ich nazwisk, ponieważ obaj już od dawna nie żyli, a przestępstwo, którego się dopuścili, uległo przedawnieniu. Jednocześnie przyznano, że wciąż nieznane jest miejsce ukrycia skradzionych dzieł sztuki. Na tej samej konferencji FBI wydało oświadczenie, w którym zapewniło, że osoba, która dobrowolnie zwróci choć jeden z tych 13 zaginionych przedmiotów, nie będzie ścigana i nie zostaną jej postawione żadne zarzuty. Póki co nikt się jeszcze nie zgłosił. Choć nie tylko uniknięcie kary może być skuteczną zachętą. Na każdego, kto przyczyni się do odnalezienia tych dzieł sztuki, czeka wysoka nagroda pieniężna. Muzeum pierwotnie wyznaczyło na ten cel $1 000 000. Później podniosło kwotę do 5 milionów. Dziś wynosi ona okrągłą sumę $10 000 000. Warto więc być czujnym, zwłaszcza jeśli na przykład w ostatnim czasie otrzymaliście w spadku po zmarłym krewnym z Ameryki jakieś starocie. Jeśli wasz dziadek lub dobry wujek mieszkał jakiś czas temu w Bostonie, a wy będziecie mieli okazję odwiedzić jego strych lub piwnicę, lepiej rozejrzyjcie się dokładnie. Jeśli wpadnie wam w ręce zakurzony obraz wyglądający na dość stary, przyjrzyjcie mu się z uwagą, nawet jeśli kompletnie nie znacie się na sztuce. Może będzie przedstawiał kilku mężczyzn w łodzi podczas sztormu, może kobietę i mężczyznę ubranych na czarno. A może portret brodacza w dziwnej czapce? Albo smutnego wąsacza w meloniku? Zamiast oddawać taki obraz do pierwszego lepszego antykwariatu, otwórzcie najpierw Wikipedię. Sprawdźcie listę dzieł skradzionych z bostońskiego muzeum. Tak dla świętego spokoju, żebyście później nie żałowali, że straciliście szansę łatwego wzbogacenia się o $10 000 000. Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Stephen Kerkgen, Jurlik Bowser, Thomas McShane, Robert Whitman oraz Anthony Amore.